Cześć, nazywam się Elżbieta Nocoń i prowadząc szkołę językową Encio, pomagam na co dzień płynnie i swobodnie mówić po angielsku. Także w sytuacjach stresujących, także w sytuacjach, w których czarno mi się robi przed oczami, bo jak to było, pomogę Ci sobie poradzić. Przypomnij sobie taką sytuację, na pewno się zdarzyła, kiedy no właśnie jak się to nazywało? I co wtedy? Nie ma co wtedy się załamywać i uciekać z tej rozmowy, bo niezależnie na jakim poziomie będziesz, będzie się to zdarzać. Czy kiedyś zdarzyło Ci się w Twoim języku, w którym mówisz od maleńkości, zapomnieć jak się coś nazywa? Ten wichajster. To mogą być słówka naprawdę trudne i zaawansowane, których można szukać w słowniku wyrazów obcych. No bo się w czymś nie siedzi, bo się czegoś nie zna, jakiejś dziedziny, albo jest to tak wyuczone słówko. Ale to może być też zwykłe, codzienne słówko, bo się nie wyspałam i mi nie weszło. I tak będzie się też działo po angielsku, więc zobacz, niekoniecznie to, że nie znasz jakiegoś słówka czy słówek, musi świadczyć o braku inteligencji, bo też mi tak uczniowie się żalą, że wyjdę na głupka, wyjdę na nieuka, bo nie znam jakiegoś słówka. No wcale nie. Wcale to też nie jest od razu wykładnik Twojego poziomu angielskiego, bo nie pamiętasz, jak się nazywało to czy tamto. To samo spotyka nas po polsku i trzeba to, wydaje mi się, zaakceptować, wrzucić na luz i próbować się dogadać, właśnie mimo tego, że zapomnę, jak się nazywało to czy tamto. Jak sobie z tym poradzić? Bo w tym cały problem, nie w tym też do końca, żeby na luz wrzucać, no bo przecież chce się w końcu dogadać. Zawsze możesz to słówko opisać. Opisać, czyli tak jakby podać jego definicję, jego regułkę, że to jest takie coś, co się używa do, albo to jest takie miejsce, gdzie... wiesz, kupię to czy tamto, albo no daj mi to i do otwarcia tego. Coś takiego, co naprowadzi tą osobę bez podawania tego słówka. U nas w Encio na zajęciach bardzo często gramy w kalambury, ale nie takie rysowane na ścianie, chociaż one też mają dużą wartość, bo nie ten, kto rysuje, ale ten, kto mówi i zgaduje, musi się napocić. Bardziej pojawiają się u nas kalambury, w których Ty opisujesz słówko, które, jeśli to są zajęcia online, wyświetlimy Ci tak, żeby inni go nie widzieli w grupie, lub pokażemy, losujesz je na karcie i widzisz to słówko, więc wiesz, o co chodzi, zdefiniuj je. Tak, aby inni mogli zgadnąć, mogli się domyślić, o co Tobie chodzi. Czyli tak jakby jesteś w sytuacji, w której no nie wiesz, jak się to nazywa, no nie znasz tego słówka po angielsku, a nas i lektora, i grupę musisz na to naprowadzić, żebyśmy Ci, tak jak w życiu, dali tą chochlę, czy to, co się przewraca. No widzisz, no jak się nazywa to, co się na grillu przewraca, kiełbasę? Taki widelec jakby duży, albo ja mam takie, no nie kleszczyki, mam takie, szczypczyki mam takie. No popatrz, to jest właśnie to, o czym mówiłam przed chwilą, że to, że nie wystękam tego w tym momencie, to nie znaczy, że ja polskiego nie znam. Albo że no nie wiem, niedouczona jakaś jestem. To jest naturalna rzecz i to już, mam nadzieję, mamy zaakceptowane. Czyli cały trik polega na tym, żeby zamiast desperacko próbować sobie wyrwać język, bo na jego końcu mam to słówko na końcu języka, raczej staraj się na luzie je opisać. Zobaczmy na przykłady, zobaczmy na jakieś sytuacje, w których coś takiego się dzieje i na przykład szukasz. No, szukasz czegoś. No problem w tym, że nie wiesz, jak się to nazywa po angielsku. Na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie Ci chciał pomóc szukać. Czego ja szukam? Jeśli powiem tak, I'm looking for a place where you can buy a stamp, a postcard and send a letter. I'm looking for this place. Where is it? Is there this place near here?
I need to send a postcard or I need to send a letter by stamps. Mhm. Post office. Zobacz, czyli to jest, it's a place where you can buy, where you can get, where you can find, where you can repair, fix, find out, learn. Możesz dowiedzieć czegoś, możesz kupić, naprawić, możesz coś zlecić, dostać. It's a place where. Czyli masz pierwszą sztuczkę. It's a place where you can, where I can. To you to... Nie bierz tego, że to jest you, że to ty. To jest takie ogólne wyrażenie. It's a place where you can, gdzie można. O, tak bym to przetłumaczyła. I masz już pierwszą sztuczkę, kiedy szukasz miejsca, a nie wiesz, jak ono się nazywa. Ciekawe. Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli szukasz rzeczy, no na przykład wyobraźmy sobie sytuację w biurze, szukasz czegoś takiego. No, jak się to nazywa? Tak, no to jest niszczarka do papieru. Szukamy takiej niszczarki i powiemy I need this machine which can destroy documents. So I'm looking for a thing which. I'm looking for a machine which. Która. Zobacz, było miejsce gdzie, a teraz mamy rzecz, która. I'm looking for something which you use to fix or open. I'm looking for something to open the can. Tak? Chcę otworzyć puszkę. No i może... Okej, to akurat nazywa się can opener. No ale jeśli mi tego ktoś nie powie, jeśli ja tego gdzieś nie sprawdzę, to wcale nie muszę wpaść na to, że to się tak prosto nazywa. I wtedy... Taram! I wtedy po prostu opisujesz, co to jest. Czyli masz już dwie sztuczki. I'm looking for a place where I need something which, jeśli chcesz wskazać osobę, a na przykład nie wiesz, nie pamiętasz, jak się nazywa ten zawód. No bo mi wyleciało z głowy. No a na przykład naprawdę przystojny. Isn't he handsome? Who? You know, the person who brought the dish to our table. The person who brings food, the dish to your table in a restaurant is a waiter. So the waiter is good looking, so the person who brings, or who brought, przynosi, przyniosła the food to our table. Ah, zobacz, ta osoba no nie pomyśli sobie o tobie, że no nie wiem, nie wie. Ta rozmowa dalej gładko, fajnie idzie. No i o to chodzi, żeby się płynnie i swobodnie komunikować, a nie zawieszać i nie denerwować, nie stresować. Ta osoba podrzuci ci to słówko, którego potrzebujesz. Bo musimy zakładać, że tam, no, ktoś chce nam pomóc. Jeśli widzisz kogoś, kto, no, za przeproszeniem stęka po polsku, jest w tobie ta chęć pomocy. Więc nie bój się, że kiedy ty próbujesz się dogadać, napotkasz się z wrogością i looking down on you, no bo w ogóle z czym do kogo. To jest super, że próbujesz. Masz już trzy triki. A place where I can get. Something which helps me, or something for cutting paper. You know, I need this metal thing for cutting paper. Albo I'm looking for a person who can help me. Bo na przykład, no taki w hotelu jest, co pomaga rozwiązać, rezerwować, organizować. On nawet po polsku śmiesznie się nazywa. Ja specjalnie nie powiem ci jak, bo już zobacz, bez mojego nazwania domyślasz się, o jaką osobę w hotelu mi chodzi, o jakie stanowisko, która ci w tym pomoże. Widzisz? Dobry trik, nie? Jeszcze możemy powiedzieć I hate them. I those small insects that bite you in the summer. I hate them. No i co to za small, małe insekty, które gryzą w lecie? Mosquitoes. Domyślisz się? No pewnie, że się domyślisz. I bądź na 100% pewny, że domyśli się twój rozmówca także. Czyli a place where
a thing which, czyli do rzeczy, do zwierząt, do przedmiotów, których potrzebujesz, one są a thing, a machine, which i a person who. A jak zdefiniujesz tą osobę dalej, jeśli w tym jeszcze nie masz pewności, to wbijaj na online'owy kurs do Enzio. Tam będziemy ćwiczyć między innymi takie umiejętności. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli uważasz, że ta wiedza może pomóc Tobie lub komuś z Twoich znajomych, śmiało udostępnij i zapraszam Cię do subskrybowania i do oglądania kolejnych odcinków. Bye!